Nie miałem żadnych oczekiwań, tak? Przyjechałem, żeby dać z siebie wszystko, to co będę potrafił. No i bardzo sympatycznie tu jest, tak? Jest w fajnych warunkach studio zrobione, jest tak kameralnie, przyjemnie, dobra atmosfera, sympatyczni ludzie, wszystko wytłumaczyli, tak? No i bardzo mi się to studio podoba, bo lubię dźwięk, lubię inżynierię dźwięku i podoba mi się, że jest tak super przygotowane, wytłumione. Bardzo dobrze. Też mnie to zaskoczyło, że przez słuchawki tak miałem cały czas feedback, czy coś jakoś bardziej emocjonalnie, czy trochę obniżyć przeponę, tak? Miałem bezustanny feedback, te same kwestie nagrywaliśmy po parędziesiąt razy i mogłem zwrócić uwagę na takie szczegóły, na które w swojej branży, w codziennej pracy nie zwracam uwagi, bo ta gra aktorska u mnie w nauce biznesu, w szkoleniach nie jest taka istotna. Akcja. Nauczycielu, co mam czynić, aby osiągnąć życie wieczne? Dobrze, a zróbmy jeszcze tak. Nauczycielu! Jakby stał na kolana, ma dzisiaj potężne, nie wiem, zakwasy w udach. No tak to wygląda. No uwaga. 3, 2, proszę. Nauczycielu, co mam czynić, aby osiągnąć życie wieczne? Mogę chyba powiedzieć, że raczej jestem zaskoczony, że szybko w miarę nawet poszło, tak? Że spodziewaliście się, że to pójdzie dłużej, a mam takie poczucie, że czasem wystarczyły 3 próby, podczas gdy z tego, co słyszałem, to czasami potrzebujecie 30 albo 300 prób na jakąś jedną kwestię, więc nawet dynamicznie nam to poszło. I tak byłem zdziwiony, że to zajęło, nie wiem, parę godzin. I faktycznie ogrom pracy, którą macie tutaj do wykonania, żeby Pismo Święte, tak, Pismo Święte jest ciężko przeczytać całe od deski do deski. Ja czytałem trzeci raz w tej chwili, czytam, kończę. A wielu ludzi przez całe życie nie przeczyta Pisma Świętego. A nagrać w ogóle te wszystkie kwestie, plus jeszcze dodać do tego muzykę, ten podkład, tak, głos, audio. Jest to tak ogromna praca, tak potężny projekt, niewyobrażalny.